Dobra, mamy pierwsze wypuszczenie źrebaczków. Jaka różnica. O. Patrzcie. Mała sobie łazi. Póki co taka sztywna, ale musi dużo łazić. Patrzcie, mój jojku. Widzisz tam ta noga? No. Albo leżała jakoś tak, wiesz, na niej. Sztywno. No nic nie ma, ani spuchnięte, ani nic nie. Podbiła ta. Nie no, ona ma tak. Wychodzi się. Przed chwilą dopiero z boksu wyszła. Idzie, nie? A tu o. Łukasz, krzyczajki. To jest teraz, ona musi się wybiegać, to jest teraz taki dzikusek, nie? No. Oj, jako. No jak już zacznie drapać, to już jest super. O, matka idzie, już też idzie. No jest Gruszynka, no. Nie, zresztą nie tylko od tej małej kalacharii. Nie do wiewióry, nie. Nie do wiewióry. Nie do wiewióry. Chodź, Well, chodź. O, przejęłaś się dzieckiem, brawo, Well. Co ma za zielonkę jadła? Co jej siano wystaje z pyska, serio? No nie wierzę. Pokaż się, dziecko. Dziecko, pokaż się. Co ty masz z buzi, ci wychodzi? Ej, spadło jej. Tu wisiało jej to z buzi. Nie, Weluch? No, ta już ucieka, Well, od niej. Trzeba im dać w dwóch miejscach sianu. Jura oczywiście rządzi tu. Nie no, fajnie jakby Kalusia miała koleżankę w końcu. Chociaż jakiegoś rybaczka. Bo Denvera to ona nie lubi. Bo Denver ją wkurza. I w sumie tak ucieka od koni Kalusia biedna. Ona tu woli ludzi niż konie. Jaka ty jesteś, babo, duża. Ja nie mogę. Oh. No. A tu mała Kruszynka. Ile ma dzisiaj? 10 dni. Ale fajna taka, energiczna, żywa. Wiewiór, serio? Nie no, musi to siano zjeść, nie? Zaraz będzie od tego do tego łaziła. To jest. Tak samo najlepsze jest to, że jak ona ogólnie nie pozwala za bardzo małej jeść, w sensie no jak już je, no to je, ale jak na przykład wiewióra sobie tak je, damy Kalusi w tym miejscu, chociażby obok, w boksie, to wiewióra podejdzie i najpierw zje to jej i wtedy dopiero je tamto. Bo to od kogo innego zawsze będzie lepsze. Ach, tak samo nawet jak ona leżała, podkładaliśmy jej pod pysk siano, no to zawsze po prostu musiała jej zjeść spod pyska. To jest taka hamowa, że masakra. Inne to się dzielą, że ze źrebaczkami, a ta jest taka, o. No, a co, to jest mały brykol, mały szogun, lata w ogóle z ogonem u góry, także będzie jak kolejny Arabeusz. Wczoraj ją puściłam na wybiegu, na dużym placu i tak śmigała śmiesznie. Co to jest, Kalusia? Co? Dzidziuś? Ona już jest zmęczona, bo wstała rano. Ej, Paulina, ja nie wiem, czy właśnie teraz mi się nie kojarzy. No. Telefon jest słaby dźwięk. Ale nie, było dobrze, oglądałam odcinek. Tak? No. A nagrywa się
Tak? No i mała już jest pewnie zmęczona. Nie, Kaluś. Tak, Dzidzia, tak, Bobaśku. Póki to jeszcze nie jest tak gorąco, ale później to będzie trzeba je wpakować do boksu, bo będzie za ciepło tutaj na słońcu. Tak, Dzidzia, ale najpierw Łukasz musi wywalić gnój, bo tutaj młoda, mówię, nie miała wywalane długo. I co? Tylko dościelane, dościelane. Także wywali tutaj boks, UL boks i się zamieni. Że Wiewióra i Kalahari pójdą tam do tego dużego boksu na kamery. Bo póki co musiały być w tym małym, bo tylko w tym boksie mamy kamerę akurat. Jest tak na stałe podłączone. A tamta to jest taka zmienna i możemy ją sobie przestawiać. No, chyba żeby była na wybiegu, bo tu też na wybiegu jest kamera. Ale nie, no musi być w boksie, nie, Dzidzio? Tak? A dawaj. Daś? Pytkę? Pytka? Super, super, super próbowała. Brawo, dziewczynka. Oj, telefon prawie mi wypadł. Brawo. Ważne, że ma siłę, chęci, nie? Bobaśku. Buziak, buziak w chrapcie. A tu biega maleństwo. Widać, że się nie przejęła za bardzo innymi końmi. A ty już gryziesz w ogóle. Oj, jajko. Tak. No. No dobra, to co? To do później. Patrzcie, mała teraz stała z godzinę w stajni i patrzcie, jak wychodzi z boksu. Widzi się, jak ona chodzi strasznie. Ojeny. Ale nie, widzimy, ona to musi rozchodzić. No ale strasznie wychodziła, co? Ale patrz, no... To tak pomogą jeszcze teraz, jakby może... Wiewióra nadepła, czy co? No nie wiem. Bosiu, Dzidziuś. Dzidziuś. Matko, jak to wygląda strasznie. Ale jest wielka, jen. Ona ma, patrzcie, ona ma dopiero miesiąc czasu, nie? No i co chcieliśmy mówić? Właśnie czemu nagrywamy ten odcinek w sumie dzisiaj o tym? Kurczę, mi skupi o tym mówić, Łukasz. No, wiecie co, bardzo dużo osób pisało mi na Instagramie o zbiórce w ogóle, czy założyć zbiórkę na leczenie małej, czy coś po prostu, wiecie. Jako, że teraz naprawdę, no, wydatków to jest, no, bardzo, bardzo, bardzo dużo. I dużo osób mi pisało, żeby założyć zbiórkę, chociaż mi jest naprawdę bardzo głupio co do zbiórki, żeby takie coś robić, bo wiadomo, zawsze znajdzie się ktoś, kto na przykład nam wytknie coś tam, że... No nie wiem. No nie wiem, jak to nawet powiedzieć. Ale przemyśleliśmy sobie, że to wcale nie jest taki głupi pomysł, bo nie wiadomo, jak długo jeszcze będzie trwało leczenie młodej, nie wiadomo, kiedy sprzeda się Elcia. A wiadomo, mamy non-stop stale wydatki. Tatośka to głupia. Tosiek! Tosiek, tam... Uważaj sobie. No i... I jest na YouTubie taka opcja wspierania kanału. Także jeżeli ktoś by chciał w ogóle dołożyć swoją... że tak powiem, cegiełkę, ale ona jest mała do niej. Albo po prostu ta Kalahari jest wielka. No, no bo ta mała podchodzi. Ej, odejdź, odejdź. Dziecko, nie podchodź do do Wiewióry. No, jeżeli ktoś chciałby dołożyć swoją cegiełkę do leczenia małej, której rachunki się stale powiększają i będą pewnie powiększać, To jeżeli ktoś by mógł nas wesprzeć, obojętnie tam ile naprawdę, bo to nie jest w ogóle ważne, to byłoby nam bardzo miło, byście nas mega odciążyli, że tak powiem. I co, mamy jeszcze też...
No, mamy też jeszcze jakby co kalendarze na sprzedaż, więc jakby ktoś chciał kupić kalendarz, to to zapraszam tam w opisie pod filmikiem dodam możliwości, jakie tam macie, co do tego. Nawet mogę tam dać numer konta, jeżeli ktoś chciałby chociażby tą symboliczną złotówkę dać, czy tam coś, bo nie wiem, zastanawiamy się, czy na pewno nie będziemy jej wieźć do kliniki, czy co, zobaczymy, jak będzie to leczenie iść. No, ona musi się trochę rozruszać, ale no, nie wiemy, jak to wszystko będzie wyglądać. Patrzę, jak ona włóczy tymi nogami. Teraz w ogóle wygląda, jakby kulała na jedną nogę. No dobra. No tak, tu wiesz, coś się na pewno zawsze. No i co? To ja tam dodam pod opisem możliwości, jakie macie. Zbiórki jako takiej nie chcę specjalnie robić, bo naprawdę póki co... No jakoś tak dziwnie by mi było z tym. Także kto chce dobrowolnie, to może coś tam od siebie dać, za co oczywiście bardzo wszystkim będziemy mega dziękować. I co? Well idzie sobie na razie do boksu. Łukasz zaraz będzie wywalał gnój. On musi tutaj zrobić te porządki w boksach. No nie wiem, jak nawet mamą na razie będzie. Chcemy oczywiście, żeby wyszła z tego. Ale no. To co, bierzesz Well, czy... No dobra. No i w ogóle dużo osób też. Dobra, chwila, poczekajcie. No w ogóle dużo osób zastanawia się nad tym moim postem na Instagramie dotyczącym tych właśnie tych paczek, tam mojego zdjęcia z Candy. Czy to ściema, czy nie ściema, czy naprawdę mówiłam, bo to już było miesiąc temu, to dodałam. Ale co powód tej sprzedaży Elci jest taki, że no naprawdę, no wiadomo, jest jak jest, kryzys teraz jest, wszystko drogie, nawozy drogie. I co? No i dodatkowo, tak, dojdzie nam członek rodziny. Ten post na Instagramie oczywiście to był tylko żarcik z tymi cukierkami i no. Także wiadomo, teraz będzie trzeba wszystko kupić. No, nie wiem, od czasu do czasu to się tu ruszy, przejdzie, no. A tam to na razie do boksu, co? No. Wpuszczę do tego. No dobra. No także będzie trzeba wszystko kupić. Ja to też teraz tak naprawdę, no, robię, bo nawet, no, nie powinnam, a robię. Same podnoszenie małej, to ona naprawdę, ona waży ze 150 kilo, same podnoszenie jej, to jest dla nas ogromny wysiłek. Ja nie powinnam podnosić, a musimy i tak w nocy wstawać, nikt za nas tego nie zrobi. Musimy ją we dwójkę podnosić. Łukasz stara się robić ile może. My też jakoś tak, no póki co, no jest naprawdę, mamy trudny czas teraz i... Okej. Mamy teraz trudny czas i będzie. Ja powiem szczerze, że mam termin na 1 sierpnia, także idealnie środek wakacji, co odbije się na pewno tutaj w ogóle. Wakacje miały być, rajdy miały być, to wszystko. Dużo osób do mnie pisze o rajdach, ale zobaczymy w ogóle, czy się odbędą, jak już to Łukasz będzie prowadził te rajdy, bo ja, no, póki co od października mam przerwę w jeździe, bo wiadomo, wtedy była zima i teraz to już w ogóle mam przerwę. Także co? Czeka nas ciężki czas. Ciężki rok na pewno. Dlatego wszystko teraz się do kupy złożyło. Dlatego no, mam nadzieję, że rozwiałam wam to wszystko. No, za 10 tygodni termin, także to już można powiedzieć, że końcówka. Oczywiście nie widać prawie tego po mnie. Wiadomo, kto przyjedzie, no to widzi, ale...
Ale o, proszę bardzo, tu jest. No wybaczcie, tam ucięło, ale znowu mi pamięć się skończyła w telefonie, dlatego tak na szybko. No muszę ogólnie ściągnąć, ale raz w tygodniu ściągam, ale po prostu mam za dużo tych zdjęć. Także no to chciałam po prostu mówić, że nasze życie zmienia się o 180 stopni. W ogóle co do sprzedaży Elci, tak się naprawdę zastanawialiśmy, jakiego konia sprzedać, ale po prostu ona jest najmłodsza, no wiadomo, no, najwięcej czasu potrzeba, żeby zaczęła cokolwiek robić, jest, że tak no, naprawdę brzydko teraz nazwę, taki no, dla nas darmozjadem, musimy na razie ją utrzymywać, oczywiście nie miejcie mi za złe za tego słowa, po prostu nie wiedziałam co mam powiedzieć, póki co też myśleliśmy nad sprzedażą, no nie wiem, no kogokolwiek. Chociażby tu ile osób mi pisze o Tiwisiu, ja po prostu nie chcę go sprzedawać. Naprawdę, to jest dla mnie mój pierwszy źrebak. Ja jestem do niego naprawdę mega przywiązana. I go wolałabym... Ja go po prostu nie chcę sprzedawać. Chciałabym go zostawić naprawdę sobie na zawsze. Tylko też rozmyślaliśmy z Łukaszem opcję wydzierżawienia go. Nawet wydzierżawienia go z przeniesieniem, bo ja naprawdę nie będę miała teraz czasu do przyszłego roku, to... Wiecie, jak to jest. Ja po prostu no, nie będę miała czasu w ogóle, żeby cokolwiek z nim robić, żeby cokolwiek z nim pracować. Ja pracuję z nim z ziemi, ale ja też muszę się oszczędzać, bo naprawdę zostały tylko 2 miesiące. I naprawdę zamiast tyć, to ja po prostu chudnę z tego stresu, z tego wszystkiego. My w nocy wstajemy, nie wysypiamy się, że naprawdę jest ciężko po prostu. Dakotę byśmy sprzedali, tyle że Dakota na przyszły rok, na wiosnę możemy ją pokryć. Także to jest taka po prostu... No, one na koniec są naszym takim zabezpieczeniem po prostu. Jak coś się dzieje nie tak, no to musimy, a wiadomo, teraz to wszystko będzie naprawdę dużo kosztowało, także mega ciężko. Także jeżeli naprawdę ktoś by chciał dobrowolnie nas wesprzeć, to mega dziękujemy za wszystkie wpłaty i co. Na pod opisem filmu dodam wszystko i tyle. No, dziękujemy wam naprawdę za wszystko, w ogóle za zrozumienie naszej sytuacji. I tyle. To pozdrawiamy was wszystkich i trzymajcie się tam.